Różewska. Ja mam pytanie do panów Michalkiewicza i Żebrowskiego. Ponieważ dlaczego z nami się nikt nie liczy jako ze społeczeństwem? Jesteśmy biedni. Czy nie uważamy tego za pochodną, oprócz tych ofiar, o których wspomniał pan Żebrowski? Na pewno było tysiące ofiar reformy Hilarego Mincza, gdzie rodziny traciły całe majątki, a również i teraz państwo nas traktuje po marksistowsku jako po prostu bandytów. Proszę państwa, rzeczywiście ofiar było znacznie więcej. Rewolucja bolszewicka się dokonywała również na terenie gospodarczym. Przypominam, że jednym z jej elementów była gwałtowna zmiana stosunków własnościowych, likwidacja własności prywatnej. W konstytucji z 1953 roku był taki zapis, że Polska Rzeczpospolita Ludowa ogranicza, wypiera i likwiduje klasy posiadające. Ogranicza, wypiera i likwiduje. To była zadeklarowana konstytucyjnie walka z państwa z własnymi obywatelami. Więc nic dziwnego, że tu ofiar było całkiem sporo, tyle tylko, że one nie są w żadnym tam zbowidzie zorganizowane i nikt o nich nie wie. Natomiast z takich, to, że społeczeństwo nie ma, tam nie jest wysłuchiwane, dlatego, że na to pozwala. No proszę zwrócić uwagę, że jakie pozytywne rezultaty z punktu widzenia wyborczego takiego, popularności, ma program 500+. To jest sztandarowy program rządu, który polega na tym, że przy tam pewnej patrzeniu przez palce można to uznać za formę zwrotu podatku. No to dobrze, to dlaczego w tak skomplikowanej formie ten zwrot następuje? Czy nie prościej by było go nie brać po prostu? No tak, to logika by na to wskazywała, jak mówiłem, ale ten pomysł ma dwie wady, które go dyskwalifikują w oczach umiłowanych przywódców. Po pierwsze, że ludzie by nie mieli żadnego powodu do wdzięczności. Nikt im niczego nie dał, tylko przestał ich rabować w takim stopniu, w jakim dotychczas to robił. No a po drugie, przy takim rozwiązaniu nie mógłby powstać żaden aparat biurokratyczny, a tak to powstają, aż trzy. Jeden, co zbiera pieniądze, drugi, co tam je rozdziela i trzeci, który kontroluje, żeby tam, czy oszukują ci beneficjenci, czy nie. No i tak to jest. Jak to funkcjonuje? To jest oczywiście, tam rząd się chwali, że mamy tutaj nadwyżki budżetowe. No jakie nadwyżki mamy, kiedy mamy deficyt budżetowy na poziomie 41 miliardów złotych zapisany w ustawie przez budżetowej na bieżący rok. Jak to wygląda? Państwo polskie ma subwencje od Unii Europejskiej. Jest subwencja netto, to jest mniej więcej, bo to zależy od kursu walutowego, ale mniej więcej 28 miliardów rocznie, bo budżet jest uchwalany na 7 lat. 2013-2020 to jest mniej więcej 28 miliardów złotych rocznie. To jest kwota subwencji. Tymczasem w ubiegłym roku, który z punktu widzenia rządu był uważany za najlepszy pod względem finansowym, najlepszy, koszty obsługi długu publicznego sięgnęły 34 miliardów złotych. Więc co to znaczy? Że my całą subwencję oddajemy, jeszcze musimy dopłacić do tego. I my na to pozwalamy. Przecież program ten właśnie, jeden z tych programów, a to zapowiadane są następne programy rozdawnicze, bo jak jeden daje takie efekty wyborcze, no to dlaczego nie zrobić więcej, prawda? To możemy dojść do 100%, że rząd będzie weźmie wszystkich obywateli na utrzymanie, no ale wszystko im zabierze, bo to przecież po co im pieniądze, jak ich wziął na utrzymanie. To mają pełne utrzymanie, tam ubranko w paski, taczka, kilo. Od okresu tych wielkich zmian, które rozpoczęły się w roku 1939, minęły już ponad 3 pokolenia. Pierwsze pokolenie się broniło, czy podczas wojny okupacji, czy w tych pierwszych latach powojennych.
przegrało, zostało zdziesiątkowane. Drugie pokolenie było spacyfikowane, zastraszone. Nie mogło już wiele zrobić, ale jeszcze przynajmniej mentalnie się temu przeciwstawiało. Liczyło, że coś będzie, że coś uda się jeszcze kiedyś w przyszłości skutecznie odzyskać. Natomiast to pokolenie, z którym mamy teraz do czynienia, ono już przeszło na drugą stronę. Nie tylko się pogodziło, ale chce coś z tego mieć. Zrabowania tej reszty. No koniec. Przepraszam, ale będę musiał dać ostatnie pytanie. Jesteśmy w cęgach. Pan gdzieś długo się tutaj zgłaszał. Ja tylko chwileczkę, jedno takie pytanie do pana Michalkiewicza, pana Żebrowskiego. I w 1939 roku przyjechała do Moskwy misja angielska, żeby wciągnąć Rosję do wojny. Kiedy wracali przez Warszawę i powiedzieli o tym, co Stalin, rozmawiali ze Stalinem właśnie na ten temat. Chodziło o to, że Stalin wyraził takie życzenie, że on może przystąpić do wojny, ale wojska radzieckie muszą być znaleźć przy granicy niemieckiej. I wtedy pan Michalkiewicz powiedział, że gdybym był premierem, no to wysłałbym do Niemiec swojego ambasadora, prawda, jakie są warunki niemieckie, żeby zmieniać. I teraz, co byście panowie zrobili, gdybyście na przykład byli premierami rządu polskiego, pan Żółtek na przykład byłby prezydentem wtedy, i panowie nagle dowiadują się, że prezydent Trump podpisuje umowę 447, prawda? To nie bardzo rozumiem. To są takie zabawy, ale tak naprawdę historia jest niepowtarzalna. Te warunki nigdy nie wrócą. Takiej szansy mieć nie będziemy. Jeśli chodzi o ten 39 rok, to co Wielka Brytania próbowała nie z Rosją, tylko ze Związkiem Sowieckim załatwić, obawiając się rosnącej potęgi III Rzeszy, z którą w perspektywie niedalekiej już będzie się musiała zmierzyć, szukała takiej możliwości, żeby się zabezpieczyć przed tą potęgą, żeby ktoś na siebie wziął ten ciężar wojny. Przede wszystkim kto? No Sowieci. Sowieci to będą chcieli. Trzeba im to dać. Bardzo łatwo się daje nie swoim. Sowieci oczywiście nie mogli pomagać w Wielkiej Brytanii, czy nie mogli przeciwstawiać się potędze Rzeszy, nie wchodząc na ziemię polskie. To było naturalne. Dla Anglików tak. Natomiast dla nas to była tragedia. Czy pójście z Niemcami, czy pójście z Sowietami, to było tylko wybranie momentu, kiedy ją głowę obetną, w jaki sposób i ile będzie ofiar. Ale tego nie sprawdzimy. Tragizm dziejowy. Ja bym nie wysłał ambasadora do Berlina wtedy, bo on tam był, ambasador Lipski był w Berlinie, tylko bym wysłał go telegram do niego z zapytaniem, jakie są warunki niemieckie. Bo jeżeli już sojusznik, na którego liczymy właściwie tam, no, pyta się, co my na to, jak my was sprzedamy, to lepiej się samemu sprzedawać, to może jakoś korzystniejsze warunki się uda wynegocjować. No co by było? Nic takiego by nie było, tylko że rząd by chyba upadł, bo to tam był bardzo trumtadracko nastawiony. Natomiast no, byłby jakiś taki rząd, powiedzmy, zwasalizowany, ale nie musimy tak całkiem tutaj fantazjować, dlatego że mamy dobry przykład węgierski. Węgry poddały się wasalizacji, chociaż tam się próbowały jakoś bronić, poddały się wasalizacji. Kto koszty tam były, armia węgierska się wykrwawiła nad Donem, ale do 1944 roku na Węgrzech się gestapo nie panuszyło. Nawet Żydzi węgierscy przecież nic im się nie stało. A ich manich zaczął wywozić do Oświęcimia dopiero po zamachu strzałokrzyżowców w 1944 roku, jak regent Horthy został obalony. Dopiero wtedy ich zaczął wywozić, więc nawet Żydom węgierskim się nic nie stało. Myślę, że koszty, jakie były w przypadku przyjęcia warunków niemieckich,
koszty, jakie by Polska poniosła, straty w ludziach, materialne i tak dalej, byłyby mniejsze. Jak, no to jest podły taki, podłe zachowanie z punktu widzenia honorowego, ale no, jeszcze gorzej rząd zrobił, jak uciekł za granicę. No to jeszcze, mniej, jeszcze bardziej niegodne zachowanie z punktu widzenia honorowego, łącznie z naczelnym wodzem, no trochę nieładnie. Także co z prezydentem Trumpem? Widzi pan, prezydent Trump, no nic go nie usprawiedliwia. Poza jedną rzeczą. Poza jedną rzeczą. Że przywódcy państwa polskiego nie tylko nie zaprotestowali ani słowem, ale nawet kiedy działacze Polonii Amerykańskiej podjęli rozpaczliwy lobbying przeciwko tej ustawie, to nie tylko nie rząd polski nie wsparł ich nawet słowem, tylko jeszcze przyjechał do Stanów Zjednoczonych pan wiceminister spraw zagranicznych Marek Magierowski, który obecnie jest ambasadorem w Izraelu. I po tej jego wizycie połowa osobistości, które zamierzały wziąć udział i zadeklarowały wzięcie udziału w konferencji w Waszyngtonie, właśnie, która miała być takim uwieńczeniem tego lobbingu, odmówiło swoje, wycofało swój udział. Nie wiem, czy pan Magierowski ich namówił tego, nie wiem, ale tak koincydencja czasowa, bo wie pan, jeżeli Polska się nie odzywa w takiej sprawie, to dlaczego prezydent Trump ma, co, będzie się pytał, słuchajcie, chcecie, żebym tę ustawę podpisał wam, czy nie chcecie? Może grzybka, może ogóreczka, może ten, no przecież on nie jest prezydentem Polski. Ja go nie usprawiedliwiam, no straciłem do niego prawie całą sympatię, jaką jeszcze miałem, ale no bo to zrobił nasz przyjaciel, to cóż mógł nam wróg zrobić, prawda? Jeżeli to może się skończyć okupacją Polski, to cóż gorszego wróg by nam mógł zrobić? Tak, ale to jest, jak już tu wspominałem, konsekwencja wieloletnich zaniedbań, bo o te sprawy trzeba było walczyć prawie 20 lat temu, czy nie prawie, 20 lat temu, kiedy w ogóle się ta sprawa pojawiła. Ona się pojawiła w 1994 roku. I od tej pory właściwie realizowany jest 30-letni plan obrabowania Polski. I polskie władze nie zrobiły nic, żeby temu, a nawet nie próbowały temu zapobiec. No to jak Polska nie próbuje temu zapobiec, to dlaczego inni by... Prezydent Trump, podpisując tę ustawę, liczył pewnie na wdzięczność Izraela, być może również na taką większą wyrozumiałość ze strony Żydokomuny amerykańskiej, która prowadzi z nim wojnę polityczną nieustającą. Tak, no na tym też mu mogło zależeć, a ponieważ Polska się nie odzywała, no to tym bardziej nie można zarzucić, że nie wiedział, co robi. Dlatego, że wiem od tego mojego honorable correspondant, że urzędnicy Białego Domu pytali tych organizatorów tego lobbingu, organizatorów konferencji w Waszyngtonie, jakie są polskie zastrzeżenia do tego projektu, do tej ustawy, co już nie projektu, tylko ustawy, którą prezydent miał podpisać. I te zastrzeżenia zostały im przekazane. Wiem o tym dokładnie, bo ja przez telefon im jeszcze przekazywałem. Nie im, tylko tym moim znajomym. Przekazywałem, także nie można powiedzieć, że prezydent Trump nie wiedział, co podpisuje. Wiedział doskonale. No ale jak się polskie władze nie odzywały, no to podpisał, a co już miał nie podpisać.